Cześć kochani, dzisiaj mam dla was krótką recenzję gry, którą właśnie otrzymała moja róża na swoje urodziny. Box Monster to jest takie wielkie, zobaczcie, pudło. Zajrzyjmy, co jest w środku. Pierwsze, właśnie, to jest taki chyba podstawowy taki minus tej gry, czyli pudełko, które właśnie mi się już rozłożyło, bo to się tylko tak tutaj zamyka. I to jest chyba jeden taki, przepraszam, że zaczynam od tego, ale jeden minus tej gry. Właśnie to zamykające się pudełko. No dobra, ale jak już tego pudełka się pozbędziemy, to co tutaj jest w środku? O, to akurat mam do góry nogami. To jest taki potwór. To jest moja jaśmina. Potwór ma taką buzię z takiej fajnej, miękkiej gąbki. Tak, żeby nie było widać, co jest w środku. I tak to wygląda z czterech stron. Zobaczcie. O, i tam coś już grzechocze nam. Tutaj są włoski, tutaj jest góra, jak widzicie. A tutaj jest dół tej naszej gry. Potwór jest naszym najlepszym przyjacielem. Niestety potwór bardzo lubi jeść i je wszystko, co się pojawi na jego drodze. Dlatego naszym zadaniem jest pomóc naszemu potworowi, ponieważ po zjedzeniu tych różnych dziwnych przedmiotów boli go brzuszek. No ale my nie chcemy, żeby go bolał brzuszek, więc musimy te przedmioty powyciągać. No i właśnie, co tutaj w ogóle mamy? Pierwsza rzecz, którą wyciągnę, to oczywiście instrukcja, o której wam zaraz więcej powiem, jak tą grę można zagrać. Co tam jeszcze mamy? Co jeszcze mamy? Mamy jeszcze karty rentgenowskie. I oczywiście mamy jeszcze bardzo dużo rzeczy, które połkną nasz potwór. Jaśminka też chce tutaj powyciągać chyba. No wyciągaj, wyciągaj. Wyciągniesz coś tam? Wyciągnęłaś? No dobrze. Co my tutaj jeszcze mamy? Dobra, powyciągamy te wszystkie elementy. Jak widzicie, mimo że na opakowaniu jest napisane, że to jest gra dla 6 lat, to jak widzicie, moja Jaśminka się już w tym momencie idealnie bawi, mimo że jeszcze nawet nie zaczęliśmy rozgrywki, wyciągając różne przedmioty z tego naszego potwora. Czy już wszystko wyciągnęłaś, kochanie? Nie. Nie? Jeszcze coś tam jest? W międzyczasie pokażę wam, co się tutaj znajduje. Mamy tutaj takie różne elementy. One są fajnie wykonane, bo z dosyć takiego grubego tworzywa. Nie wiem, to jest chyba jakaś taka pianka. Ale faktycznie są takie, że raczej po 5 minutach ich nie rozwalimy. I teraz, co tutaj mamy? Mamy tutaj, jak widzicie, robota. Mamy jakiś lizak. Mamy czekoladę. Mamy budzik. Jakąś ośmiornicę. Mamy też jakiś pistolet. Ale też i telefon, i majtki. Tak, to do kolekcji. A nie, przepraszam, jeszcze mamy w zestawie babcie. Więc potwór zjada naprawdę wszystko. I teraz zobaczcie, te przedmioty są w ogóle jeszcze tak śmiesznie zrobione, że dużo z nich jest dosyć podobnych do siebie, co zwiększa trudność późniejszej rozgrywki. Zobaczcie, babcie i lizak mają dosyć podobne kształty, tak samo jak czekolada i telefon. Również te kształty są do siebie zbliżone, więc przy szukaniu naprawdę trzeba się nieźle namęczyć, żeby tutaj ten kształt dobrze zapamiętać. I jeszcze mamy tutaj takie trójkątne elementy, też dwa przedmioty, które są podobne do siebie. A, zapomniałam jeszcze o kaczce! Jeszcze jest kaczka. Często nam dziś podczas rozgrywki ta kaczka znika, nie możemy jej nigdy znaleźć. Dobra, co tutaj się dzieje? Jaśmina wyjęła już chyba wszystkie rzeczy. Tak, kochani, już jest wszystko, już jest puste. I teraz co robimy i o co chodzi w tej grze? Pierwsza sprawa to musimy teraz ponownie wrzucić wszystkie elementy do naszego potwora, z tym, że zostawiamy dwa, których nie wrzucamy i to są takie pigułki. I tych pigułek na razie nie będziemy wrzucać, one nam są potrzebne w trakcie gry. To wkładaj, Jaśmina. Patrzcie na radość mojego dziecka przy wkładaniu. No naprawdę, tylko dla tej radości można kupić tę grę. Czy jest wszystko? Wszystko, Jaśminka? Nie, poczekaj. Nie, nie będziemy tego zamykać. Nie, teraz powiemy, o co chodzi.
W środku mamy nasze wszystkie elementy, które zjadł nasz potwór. Do tego posiadamy jeszcze, takie jak Wam wcześniej mówiłam, karty rentgenowskie. Te karty są w trzech różnych kolorach. Zobaczcie, one, ja je teraz podzielę. Zresztą, Jaśminka, możesz dzielić, ja będę opowiadać dalej. Rozdzielaj. Każde karty są, zobaczcie, mają trzy różne numerki. Pierwsza rzecz, zanim zaczniemy grać, musimy wybrać poziom trudności. Niebieski jest to najprostszy, później jest poziom żółty, a później jest poziom różowy. Jak już wybierzemy poziom, to musimy sobie wybrać trzy karty. Z numerkiem, jedną z numerkiem 1, jedną z numerkiem 2 i jedną z numerkiem 3. W momencie, kiedy już wybierzemy sobie takie oto trzy karty, to zobaczcie, co się dzieje i jak one wyglądają z drugiej strony. Numerek pierwszy. Każda z osób musi znaleźć po jednym takim samym elemencie. Numerek drugi. Po dwa takie same elementy. W trzecim również po dwa elementy, ale w tym samym momencie musimy wyjąć obie pary. Aby rozpocząć rozgrywkę, potrzebujemy klepsydry. Tutaj mamy 90 sekund, odmierzamy czas. W momencie, kiedy chcemy rozpocząć, bierzemy sobie wybrane już te, powiedzmy, trzy karty, wybieramy ten poziom podstawowy i odkrywamy pierwszą z nich. W tym momencie przekładamy klepsydrę, tak żeby się mierzył czas i mamy 90 sekund na znalezienie danego przedmiotu. Tutaj, w zależności od ilości oczywiście osób, tyle osób wkłada ręce do pudełka. Jeśli gramy w dwie osoby, możemy włożyć je z dwóch stron. I szukamy danego przedmiotu. W momencie, kiedy obie osoby znajdą dany przedmiot, wtedy na 3-4 wyciągają ten przedmiot. Jeśli on się zgadza, to jakby idziemy dalej i w tym momencie bierzemy, o tu mi spadła, bierzemy, odkrywamy drugą tą kartę rentgenowską. Jeśli okaże się, że to nie jest właściwy przedmiot, w tym momencie z powrotem wkładamy nasze przedmioty do pudełka i szukamy tyle razy, dopóki po prostu tego przedmiotu nie znajdziemy. I tak do momentu odkrycia tych trzech kart musimy znaleźć wszystkie te przedmioty. Jeśli nasz czas się skończy, możemy wykorzystać dwie takie pomocne tabletki, nakarmić naszego potworka i w ten sposób możemy za każdym razem, kiedy nasz czas się skończy, możemy wsadzić tabletkę, przekręcić, i w tym momencie możemy znowu mieć te 90 sekund. Razem mamy trzy takie przejścia po 90 sekund, żeby to te trzy karty zrealizować. Jeśli się nam uda, uratowaliśmy potwora, nie boli go już brzuszek. Jeśli niestety się nam nie udaje, no to niestety przegrywamy grę. Co dalej? Jeśli nie chcemy, już się nauczyliśmy, nie chcemy korzystać z tej takiej podstawowej wersji, mamy jeszcze wersje rozszerzone. I teraz, Jaśminka, pokaż mi teraz żółte, te tutaj, tak, bo ja muszę tu pokazać. O, teraz te karty, takie żółte, przepraszam, pomarańczowe bardziej. Pomarańczowe weźmy sobie też trzy. I teraz, i co mamy tutaj? Tu też oczywiście mamy takie samo numerki, 1, 2, 3, ale z drugiej strony, zobaczcie, wygląda to zupełnie inaczej. Tutaj nie mamy obrazka, nie wiemy, co zostało ukryte do końca. Musimy się domyślać, że to jest czekolada, a to jest jakaś gwiazdka. Ale tu dodatkowo jeszcze jest jedna rzecz. My podczas rozgrywki nie możemy ze sobą rozmawiać. To jest taki poziom drugi, jest jeszcze poziom trzeci. Poziom trzeci jest już jakby najtrudniejszy, ponieważ tutaj, zaraz chwileczkę, mamy trzy te znowu. W poziomie trzecim musimy odgadnąć, zobaczcie, dużo więcej, znaleźć dużo więcej tych elementów i one muszą być odnalezione w odpowiedniej kolejności. Czyli najpierw szukamy gwiazdki, później babci, później tego lizaka. Osobiście gra mi się mega podoba i moje dziewczyny też są tą grą zafascynowane. To pudełko jest naprawdę tak porządnie zrobione, te wszystkie elementy. Bardzo porządnie też są zrobione te przedmioty, które są w środku. Super, że jest to gra kooperacyjna, czyli możemy grać razem, wszyscy wspólnie, wykonywać jakieś zadania i to jest bardzo takie wspierające, motywujące dzieci do takiego wspólnego działania. Dzięki temu też możemy grać właśnie całą rodziną i nawet moja 4-letnia też również dawała sobie radę.
Ekstra jest to, że tutaj rozwijamy zmysł dotyku, który w większości gier no, nie jest w ogóle brany pod uwagę. Bardzo fajne jest to, że to są różne poziomy trudności, więc możemy w miarę czasu też rozwijać swoje zdolności do tego, żeby wyszukiwać te elementy. Jeśli jeszcze nie kupiliście prezentu na Dzień Dziecka, no to wydaje mi się bardzo fajnym pomysłem. I co? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jaśminka, fajna gra? To zrobisz buziaczki? Pa, pa! Pa, pa!